Cześć, witajcie w deweloperskim odcinku Flight Gear. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak pracować z podręcznikiem Flight Gear. Tutaj, jak wyszukam sobie projekt Flight Gear na SourceForge'u. Oczywiście tu są trzymane wszystkie repozytoria, oczywiście też pliki, binarki do pobrania, tak, release'y, aktualna wersja 2020.3.9. Tu mamy na przykład manual i możemy sobie pobrać podręcznik, na przykład w języku polskim. I on się tu pobrał jako PDF. No jest to podręcznik, który tutaj sobie tłumaczę od jakiegoś czasu powoli. Doszedłem już do rozdziału 8. Może tutaj przewinę szybko. Tu jest 7. Jest rozdział 8. Podstawowy poradnik symulatora lotu. Tu mamy no, takie poradniki, jak latać, jak wystartować z samolotem i takie rzeczy. Oczywiście dokonałem też mnóstwo korekt, jeżeli chodzi o sam tekst, ale też i grafikę. Powstawiałem gdzieniegdzie nowe obrazki, a gdzieniegdzie nawet je przerysowałem, jeżeli to były wektory. Tak sobie zobaczymy. Na przykład tutaj, no to są wektory, tak, więc ja je przerysowałem, żeby nie było po prostu pikselozy, jaka była wcześniej, więc nawet jak sobie powiększymy ten obrazek, to wygląda to całkiem dobrze. I na przykład zobaczymy sobie, jak kontynuować tutaj tłumaczenie. Tu mamy rozdział 9. No, poradnik lotów przełajowych, tak nazwałem tutaj, jeżeli chodzi o loty, no, z angielskiego cross country, tak, czyli jakby, no, przez kraj, coś w tym stylu. No, tutaj ciąg dalszy nie jest już przetłumaczony, więc zobaczymy sobie, jak tutaj dokonać tłumaczenia tego artykułu, a no, przynajmniej części, tutaj nie będę pokazywał wam, jak tłumaczyć wszystko, bo to nie ma sensu. Nakręcam w języku polskim, więc podejrzewam też, że tutaj będą to oglądali głównie Polacy, więc jeżeli ktoś z was chciałby wziąć się też za tłumaczenie, to no, nie tłumaczcie rozdziału 9. Najlepiej odezwijcie się do mnie, jeżeli ktoś chciałby tutaj coś potłumaczyć. Moglibyście zacząć od rozdziału, którego ja jeszcze nie zacząłem tłumaczyć. Tak, żebyśmy sobie nie tak podwajali pracy niepotrzebnie. No, żebyśmy nie robili tego samego, bo po prostu wypalimy godziny niepotrzebnie. To oczywiście, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach tłumaczenia, no można też cały ten podręcznik w ogóle usprawniać, tak? Na przykład mamy rozdział 10, który ma jeszcze stare screenshoty. Jest też wiele tekstu, który jest, no według mnie, do poprawy. On po prostu nie zawsze jest zgodny z faktami. Ja tutaj to, co przetłumaczyłem do rozdziału 8, starałem się zawsze też sprawdzić, czy to, co piszę, jest zgodne z prawdą. Chociaż jest tam parę niuansów, które zostawiłem, bo też nie byłem pewny wszystkiego. Także troszkę z tym tutaj podręcznikiem jest trochę takich rzeczy, które jeszcze można by poprawić. Podobnie, jeżeli gdzieś w języku polskim, w tym moim tłumaczeniu, zobaczycie jakąś literówkę, może jakiś błąd, albo w ogóle jakieś zdanie, które można by napisać lepiej. No bo ja jednak nie jestem jakiś tam lingwistą i po prostu tłumaczę tak, jak potrafię. No i to może nie jest też jakiś tam płynna polszczyzna, nie zawsze czyta się to jakoś płynnie i jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, jak to przetłumaczyć, to oczywiście też możecie dokonać zmiany i po prostu wysłać to na repozytorium i tyle. Właśnie zobaczymy sobie w tym odcinku, jak to zrobić, jak w ogóle pracować tutaj z podręcznikiem Flight Gear. Także wracając tutaj do SourceForge'a, tu mamy właśnie zakładkę Git, gdzie mamy wszystkie repozytoria i tutaj dokumentacja, czy też ten podręcznik jest nazwany jako Get Start, czyli tak, podręcznik jak zacząć. No i pierwsza rzecz, to musimy sobie oczywiście zrobić forka naszego tutaj, no tego oryginalnego repozytorium. Zrobimy sobie forka, czyli rozwidlenie na nasze konto. Oczywiście musimy mieć tutaj konto w SourceForge'u, musimy się tu zarejestrować i no, zalogować się oczywiście, ja już jestem zalogowany. Robimy sobie fork. Mamy projekt, no tu zostawię sobie moje domyślne konto, labelka, jak to się ma nazywać. Tu mamy Flight Gear, Flight Simulator, Get Start. Punkt montowania, tu jest nazwa Flight Gear, ja sobie tu podkreślę jeszcze, że tu chodzi o myślnik Get Start.
że to jest dokumentacja, bo sam FlightGear to by mi sugerowało, że to jest kod źródłowy samego symulatora, a nie dokumentacji. Więc robimy fork. Ok, on tu sobie coś przemiela jeszcze, widzimy jakiś błąd, ale chyba za chwilę powinno być wszystko ok. No tu też warto zauważyć, tak, już jestem na moim koncie, to już jest mój fork. Tak, tu widzimy moją nazwę użytkownika. Dobrze, analizuję. No gdyby to trwało za długo, może myślę, można spróbować to odświeżyć. Tak, po odświeżeniu widzimy, że już fork się stworzył. No i teraz musimy sklonować tego forka na nasz komputer lokalny. To mogę sobie to zamknąć, notyfikację. No i tu mamy oczywiście linka do klonowania. Tu mamy nawet całą komendę z git clone i tak url do naszego forka i nazwa katalogu nawet jest podana. Jeszcze tutaj ważna jest opcja, w jaki sposób ten link ma być podany, czy jako SSH, czy jako HTTPS. Mamy jeszcze opcję read only, ale read only nas nie będzie interesować, bo wtedy nie zrobimy sobie żadnego pusha na serwer, a będziemy potrzebowali pusha. Więc możemy wybrać SSH albo HTTPS. Czym to się różni? Jeżeli wybierzemy HTTPS, to po prostu za każdym razem, jak będziemy chcieli wypchać zmiany tutaj na serwer, na SourceForge, to będziemy musieli podawać hasło. Także jest to troszkę mniej wygodne, a dużo bardziej bezpieczniejsze i wygodniejsze jest użycie opcji SSH. Wtedy nie będziemy pytani o hasło, a to dlatego, że musimy sobie najpierw wygenerować klucz, w sumie parę kluczy RSA, i tutaj do naszego konta na SourceForge musimy podać klucz publiczny, a na naszym komputerze będzie trzymany klucz prywatny. No i po tym kluczu będzie tutaj SourceForge się nas tutaj uwierzytelniał i bez hasła będziemy mogli tutaj wygodnie to używać. Na Linuxie jest to komenda ssh-gen. To możecie sobie łatwo wygooglać, też tam poszukać w internecie, bo jest mnóstwo poradników, jak się klucze generuje. Na Windowsie nie wiem, nigdy klucza SSH na Windowsa nie generowałem, ale pewnie też jest to możliwe. Ale jeżeli nie wiecie, nie chcecie generować kluczy SSH, jest to dla was za ciężkie, zawsze możecie wybrać opcję HTTPS i po prostu podawać hasło do waszego konta na SourceForge, jeżeli tutaj git zawoła o hasło. Ale ja użyję sobie SSH, dobrze. I skopiujmy sobie teraz tego URL-a. Wejdźmy w terminal i ja sobie przejdę do dokumenty i tutaj sobie wywołam tą komendę. No czyli tak, robimy git clone, tu mamy URL-a do naszego zasobu i to jest nazwa katalogu. Nazwę katalogu oczywiście możemy sobie zmienić i nazwać ją sobie dowolnie jak chcemy. No dla mnie jest to ok, tak? Wiadomo, moje konto, FlightGear Get Start, może tak się to nazywać. Dajemy Enter i tutaj powinno się to nam sklonować. No i pobiera się repozytorium. Dobrze, nasz fork został pobrany. Jak dajemy sobie komendę ls wylistowania sobie katalogów, to widzimy, mamy tutaj nasz katalog. Przejdźmy sobie do tego katalogu. No i tutaj ważna rzecz, że na pewno będziemy na gałęzi master. Damy sobie git branch, żeby wyświetlić sobie gałąź, na której jesteśmy. Tak, jesteśmy na gałęzi głównej master. Gałąź master odnosi się do obecnej wersji FlightGeara, a my będziemy musieli pracować nad przyszłą gałęzią. Czyli pracujemy na gałęzi next, a nie na master, więc przełączmy się na gałąź next, git checkout next. Tak, przełączono na next, dajmy git branch jeszcze dla upewności, ale jeszcze z opcją VV, żeby tutaj tak podświetlić sobie więcej rzeczy. Tak, jesteśmy na gałęzi next i tutaj ważne, że jesteśmy upstreamem podpięci pod naszego nexta, naszego sforkowanego nexta, to znaczy mamy origin next. A jak damy sobie komendę git remote vv, to zobaczymy, że origin wskazuje na naszego forka, a po tym poznaje, że jest po prostu nazwa mojego konta. Do dłuższej pracy oczywiście będziemy potrzebowali tego nexta synchronizować z głównym repozytorium FlightGeara, więc zmieńmy sobie tego upstreama na gałąź next, ale nie z origin, nie z mojego forka, ale z repozytorium oryginalnego. Więc dodajmy sobie najpierw remote'a, git remote add, nazwijmy go jakoś, ja zawsze takie rzeczy nazywam upstream. I teraz potrzebujemy URL-a, ale do
oryginalnego repo. Tu mamy o, szybkie przejście do oryginalnego repo z naszego klona. I tu sobie skopiujmy. Potrzebujemy tylko od HTTPS-a bez tutaj katalogu, czyli dotąd. Ctrl-C i wklejamy tutaj. OK, wyświetlmy to sobie. Git remote vv. Tak, jest drugi alias upstream da właśnie oryginalne repozytorium. Więc teraz przełączmy sobie tego upstreama na no właśnie upstream next. Więc teraz jeszcze pobierzmy sobie git fetch upstreama, żeby tutaj widział te wszystkie gałęzie. Dobrze, poszło. I teraz dajmy, tak, jesteśmy git branch, jestem na branchu next, więc daję git branch myślnik u, czyli u od upstream. Teraz podajemy jaki upstream, a będzie to moja nazwa upstream, łamane na next oryginalny. Został ustawiony dla potwierdzenia git branch myślnik vv i jest rzeczywiście upstream next. Dobra. Możemy zrobić git pull, chociaż teraz nie ma to sensu, z flagą ffonly. To jest po to, żeby teraz pobrać właśnie na mój lokalny komputer zmiany, gdyby nastąpiły zmiany na gałęzi oryginalnej. Potwierdźmy enterem, ale właśnie oczywiście mamy komunikat już aktualne. No a to dlatego, że przed chwilą zrobiłem forka, tak? Ale jeżeli miną miesiące czy tam tygodnie, jakieś zmiany dojdą do oryginalnego tutaj repozytorium z dokumentacją, no to musimy sobie wykonać takiego git pulla, żeby właśnie synchronizować sobie nasze lokalne repo z właśnie tutaj oryginalnym repozytorium. No i teraz jak sobie zobaczymy, lslag sobie dam, no mamy tu katalogi i zobaczmy sobie, jak teraz w ogóle pracować nad takim dokumentem. Pierwsza rzecz tutaj ważna, jak przejdę sobie tutaj na branch, gdzie to jest next tutaj, to właśnie pracujemy na tej gałęzi, tu widzimy jaki jest stan obecny. No możemy sobie sprawdzić historię, jakie były tutaj komity i tak dalej na tej gałęzi. Mamy też małe readme, które też sobie aktualizowałem, bo tutaj brakowało dużo informacji. Ja pracuję na systemach tutaj linuxowych z rodziny Debian, czy też tu będzie Ubuntu, a konkretnie ja pracuję na Linux Mint, ale to jest wszystko pochodna od Debiana, czyli właśnie mnie interesują te pakiety do zainstalowania, jeżeli tutaj chcemy zbudować sobie naszą dokumentację. A to dlatego, że dokumentacja jest tutaj napisana w LaTeXu. LaTeX to jest taki, można powiedzieć, język trochę programowania, taki trochę w cudzysłowiu, oparty bardziej na znacznikach może niż na samym takim programowaniu. No i tutaj twórcy tej dokumentacji już stworzyli dla nas po prostu skrypt, którym sobie zbudujemy tą dokumentację. To znaczy zbudować dokumentację oznacza przekompilować pliki źródłowe LaTeXa i stworzyć z tego PDF-a albo HTML-a, tak? Bo tutaj twórcy tej dokumentacji przygotowali skrypty, które potrafią nam stworzyć HTML-a oraz PDF-a. No i do tego potrzebujemy poinstalować te wszystkie paczki. Oczywiście tak na Ubuntu robimy, czy też na Linuxach, czy na Debianach robimy to oczywiście apt install i podajemy te wszystkie paczki. No tutaj dla Fedory mamy do zainstalowania takie paczki, chociaż ja tych paczek tutaj tego nigdy nie sprawdzałem, tak? Czy akurat to działa? To powinno wam działać, bo to specjalnie jeszcze aktualizowałem, bo jeżeli coś mi nie działało i widziałem, że muszę doinstalować taką paczkę, to po prostu dopisywałem to do readme, że tutaj jest to wymagane. Ja już te paczki powinienem mieć poinstalowane, więc nie będę tego instalował. Odpalmy sobie teraz Visual Code'a. Akurat jakieś jeszcze aktualizacje miałem, dobra. I otwórzmy sobie nasz po prostu katalog. Ja to mam w dokumenty, tak, nasz katalog sklonowane repozytorium po prostu otwieramy. No bo też właśnie tutaj, jeżeli chodzi o samego LaTeXa, to możecie znaleźć, jak będziecie na przykład, nie wiem, oglądali jakieś poradniki o LaTeXu, jak się w tym pisze dokumentację,
Znaczy, oczywiście tam można pisać książki, można pisać artykuły, można pisać prace naukowe i znajdziecie mnóstwo poradników, jak w tym pisać, i tam raczej nie spotkacie się z tym, że ktoś używa Visual Code'a do tego, tylko po prostu będziecie mieli dedykowany edytor pod LaTeX'a. I to jest bardzo dobre, jeżeli macie zamiar sami sobie napisać jakąś dokumentację, czy książkę, czy artykuł, ale tutaj dla dokumentacji dla FlightGear będziemy najlepiej używać tutaj no, jakiegoś edytora stricte dla programistów, a to dlatego, że będziemy budowali dokumentację, jak mówiłem, z linii komend, a nie z jakichś tam GUI dedykowanych pod LaTeX'a, które mocno usprawniają wtedy pracę, ale tutaj nie będzie sensu korzystania z takich GUI pod LaTeX'a. Ja tu mam nawet takie coś zainstalowane, to się nazywa na przykład TextMaker. Tutaj możemy sobie stworzyć plik, no i stworzyć sobie jakiś dokument na szybko i go tutaj o jednym przyciskiem zbudować. No w tej chwili mi to się nie uda, bo musiałbym tu rzeczywiście coś napisać. No i taki edytor jest fajny, jak sobie sami tworzymy jakąś dokumentację dla siebie, czy też na potrzeby tam, nie wiem, studiów, pracy jakiejś naukowej, czy czegośkolwiek takiego. No jeżeli chodzi o FlightGeara, tutaj właśnie najlepiej sobie użyć, no ja używam Visual Studio Code i tutaj polecam użyć tego narzędzia. No i pisanie dokumentacji polega właśnie tutaj na tym, że mamy o, takie sobie pliczki. Ja tu jeszcze sobie doinstaluję rozpoznawanie składni LaTeX'a. O, tu mamy chyba LaTeX. Tak, to sobie zainstaluję. OK, zainstalowało. Przejdźmy jeszcze raz do jakiegoś pliku. Tak, już mamy przynajmniej kolorowanie składni. No jak widzicie, nie wygląda to na dokument, który na przykład znacie z Worda, czy jakiegoś tam OpenOffice'a, czy LibreOffice'a. Po prostu piszemy sobie pewnymi znacznikami dokumentację. Pierwsza kwestia, dlaczego właśnie tutaj wzięto do tego celu LaTeX'a, a nie po prostu, nie wiem, otwarto plik, no niech będzie w LibreOffice i nie zaczęto pisać tam dokumentacji. No oczywiście odpowiedź jest prosta. Mając chociażby plik w LibreOffice, to jest plik binarny. Tam nie widzielibyśmy historii zmian, jeżeli chodzi o Gita. Oczywiście moglibyśmy taki plik wrzucić do Gita, ale nie miałoby to większego sensu, dlatego że w pliku binarnym nie moglibyśmy podejrzeć łatwo zmian tego pliku. A tutaj piszemy w pliku tekstowym po prostu, tak? Czystym takim plain tekstem. Jakbyśmy sobie otworzyli notatnik. Oczywiście kodowanie używamy UTF-8 i tak najlepiej takie sobie ustawić, jeżeli tak nie jest. Ale tutaj domyślnie Visual Studio Code powinien o to zadbać, że to będzie UTF-8. No i po prostu tworzymy sobie, piszemy sobie taki zwykłym tekstem, dzięki czemu wszelkie zmiany w repozytorium Git rozpozna, będzie widział linijka po linijce, co zostało zmienione. Drugie ułatwienie to jest to, że właśnie twórcy tej dokumentacji mogli stworzyć skrypty budujące taką dokumentację do PDF-a albo do HTML-a, jak mówiłem wcześniej, i to mamy w katalogu bin. Tu mamy pliczek make get start, który nam buduje to, co chcemy, bo możemy wybrać, co chcemy zbudować, jaki język dokumentacji i czy do PDF-a, czy do HTML-a, a możemy też dać build all i zbudować wszystko. Dzięki temu, że mamy taki skrypt, no to można było podpiąć taki skrypt pod na przykład Jenkinsa, który co noc automatycznie buduje tą dokumentację i wypluwa na SourceForge'a zawsze aktualną dokumentację. Zautomatyzowanie takiego czegoś, jeżeli chodzi o tworzenie dokumentacji w LibreOffice czy w Wordzie, no byłoby raczej ciężkie. Może byłoby możliwe, chociaż nie wiem jak, bo tam trzeba jednak wejść, kliknąć przycisk wygeneruj PDF-a i dopiero wtedy PDF się wygeneruje, wygenerowanie HTML-a, no też trzeba byłoby tam, może jest jakiś zapis do HTML-a w tych programach, ale to też byłoby ciężkie do wykonania. A tak mamy po prostu skrypcik w shellu i można go zawsze odpalić i dokumentacja powinna się zbudować. Dobrze, zatem zbudujmy sobie taką dokumentację. Ja otworzę terminal i przejdę tu do katalogu bin i odparmy właśnie sobie skrypcik make get start.sh i teraz możemy dać build all, jeśli chcemy zbudować wszystko, i dla testów, dla pewności tuż przed commitem powinniśmy zbudować zawsze wszystko, żeby być pewnym, że wszystkie języki dla PDF-a i dla HTML-a się zbudują, ale na nasze potrzeby na razie nie musimy budować wszystko, bo to zajmie dużo czasu. Dajmy sobie tylko PL i na przykład PDF. No i takie budowanie niestety troszkę potrwa. Znaczy no, u mnie to zajmuje może paręnaście sekund, ale jednak jest to troszkę uciążliwe, jak chcemy często zobaczyć wynik naszej pracy, no to musimy sobie to właśnie tak przekompilować i no i odczekać ten proces kompilacji. OK, i tutaj potwierdzamy, czy na końcu widzimy taki tekst, czyli że jest PL PDF i że zakończyło się sukcesem.
Jeżeli takiego czegoś nie widzimy, a widzimy tylko o to, kończy się nam na logu, to znaczy, że były błędy i musimy zajrzeć do tego pliku z logami i te błędy posprawdzać. No niestety LaTeX nie jest łatwy, przynajmniej dla początkujących, a tym bardziej nie jest łatwy w poszukiwaniu błędów. Ale tutaj ja też pokażę, jakie najczęściej błędy robiłem i jak się przed nimi ustrzec. No i dobrze, mamy PDF-a wygenerowanego, czyli teraz powinniśmy sobie pójść w ten tutaj katalog, dokumenty, tutaj repo bin i stworzył nam się katalog getstart.pl/pdf. I tu po prostu mamy naszego PDF-a, on się nazywa getstart-pl/pdf. No pl dlatego, że właśnie budowałem to na język polski i proszę, mamy PDF-a zbudowanego. No i teraz ja dla mojej pracy będę teraz sobie budował ciągle język polski, więc ja sobie trzymam teraz po prostu tego PDF-a ciągle otwartego. A to po to, żeby tutaj tworzyć sobie teraz konkretną stronę, nad którą będę pracował, na przykład rozdział 9. No i za każdym razem, jak coś zmienię, no na początku to robiłem dosyć często, później już, jak już nabierzemy wprawy, to no budowanie co linijkę nie będzie potrzebne. Będziemy budowali dużo rzadziej i po prostu sprawdzali wszystko, czy wygląda prawidłowo. No i też możemy oczywiście zbudować np. dla HTML-a. Możemy właśnie dać inny język, na przykład angielski i dać na PDF-a i tak dalej. Ja tego teraz nie będę odpalał, ale w tej chwili tak to wygląda, jeżeli chodzi o tutaj wygenerowanie sobie plików wynikowych. I teraz tak, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa, jak wygląda takie obudowanie skryptu, to tutaj no ja tworząc nową wersję językową, PL znaczy się, tak, język polski, no musiałem tutaj dodać, o, że jest obsługiwany PL. No jeżeli ktoś chciałby robić tłumaczenie na inny język, to tutaj musiałby dopisać sobie kolejny inny język. Tutaj też do dokumentacji dopisałem, że PL jest wspierane i tutaj dalej musiałem też tu dodać takie linijki, że PL jest obsługiwany i że source będzie się nazywał getstart-pl. Oczywiście to robiłem na bazie tego wszystkiego, co tu było wcześniej zrobione, więc to nie było trudne. Więc ogólnie tworzy nam się taki plik, jak właśnie ten nasz source. I on tu gdzieś pewnie jest wykorzystywany. Tak, i teraz zależnie co budujemy, czy PDF-a, czy HTML-a, to będzie tworzony odpowiedni plik source i nasz format. No i tu jeszcze samo budowanie odpala pliczek common sh, to tu mamy pokazane tutaj jako target, gdzie plan jest common sh, no i ten common sh jest tutaj. Ja tu się nie będę zagłębiał, jak to działa, bo tu dla nas nie jest w tej chwili aż tak ważne. W każdym bądź razie ważne jest to, co się dzieje dalej, jaki plik jest odpalany dalej. Tutaj odpala już się konkretny plik z LaTeXa. Jest to w naszym przypadku, jak odpalimy język polski, będzie to ten plik getstart-pl. I tu się zaczyna w ogóle cała instrukcja dla LaTeXa, co my chcemy zrobić. I tu mamy na przykład pokazane, że będzie to dokument klasy książka, czyli podajemy book i podajemy wielkość czcionki, 11 punktów. To dalej wstawiamy, jakie pakiety chcemy używać, że na przykład pakiet Geometry, który nam umożliwi na przykład ustawianie marginesów. I tu na przykład też podajemy, że chcemy używać kartki A4 w formacie A4. No i tutaj też podajemy, tak, mamy pakiet Babel, któremu podajemy z jakich języków ten dokument będzie korzystał. Oczywiście z języka polskiego, ale też jest angielski. Dlaczego jest angielski? A to dlatego też, że jeżeli jakiś tekst nie zostanie przetłumaczony, no to on się tam wstawi w języku angielskim. A jeżeli mamy tłumaczenie, to pozostanie użyty język polski. No i to widzimy, że do tego pliku dołączany jest pliczek getstart. I to już jest plik ogólny dla wszystkich języków. Bo to jest tak podzielone, że tu mamy te getstart z danym językiem, jak na przykład PL, bo tutaj jest konfiguracja właśnie pod dany język, jak na przykład język polski. Jeżeli damy na przykład włoski, to zobaczymy, że tu mamy konfigurację pod język włoski. Ale dalej to wszystko, te wszystkie pliki getstart językowe odpalają jeden wspólny pliczek getstart. I ten getstart jest sobie gdzieś tutaj, o tutaj getstart. Tak, i to już jest pliczek współdzielony przez wszystkie języki i on ma tu dalej pewne instrukcje już wspólne, których nie trzeba rozdzielać względem języka. Także mamy tu znowu użycie różnych paczek potrzebnych do zbudowania tego dokumentu. Oczywiście każda paczka zawiera pewne instrukcje, które tutaj tak uznajemy, że są potrzebne, więc musimy jakąś taką daną paczkę sobie dołączyć.
Tutaj jak dalej sobie zobaczymy, o jest start dokumentu. Tu dopiero startuje dokument. Tu możemy to sobie nawet zwinąć. Widzimy, że wszystko jest już zamknięte w takich właśnie znacznikach begin dokument i end dokument. No i tu mamy na przykład tytuł podany, czyli to będzie ten nasz podręcznik. O, tu muszę iść na samą górę. Tak, pierwszy tytuł to będzie to. Dalej później mamy preface, mamy dalej rozdział pierwszy. Tak, tu jest include, to znaczy, że tutaj nam się wstawią pliki, tak? Mamy tak naprawdę pliki, mamy pliczek o title i on tu wszystkie zawiera te strony z tytułami, tego jest nawet sporo, jeśli chodzi o te tytuły, bo tu jest nawet, o, to jest nawet do tego chapter 8, czyli to wszystko zawiera się o dotąd. Wróćmy do Get Starts, tak dalej mamy zainkludowany preface i tak dalej, ale tutaj właśnie już widzimy, w jaki sposób robi się tłumaczenie takiego dokumentu. Tu mamy akurat wstawiony part, czyli część i tytuł tej części, na przykład instalacja. Jak sobie zobaczymy w dokumencie, przewiniemy spis treści, to właśnie widzimy, a tu mamy jeszcze ten preface, czyli przedmowę. Tak, tu mamy tą część pierwszą, instalację. To jest akurat właśnie ten fragment, o tutaj język polski, instalację. No i tak wygląda wstawienie tłumaczeń, że robimy sobie po prostu ifa, pewną zależność, warunek. Jeżeli właśnie język jest tu akurat hiszpański, to wstaw takie coś. Jeżeli jest język polski, to wstaw takie coś, czyli napis instalacja w tutaj znaczniku part. A jeżeli żaden z tych języków, to domyślnie użyj języka angielskiego. Tu mamy właśnie w języku angielskim to, co trzeba przetłumaczyć. I to, co trzeba przetłumaczyć, jest właśnie w takich znacznikach jak translator. Translator start i end. Tu akurat jest sekcja, więc dla sekcji jest specjalny jeszcze tak, że jest to section title. Ale właśnie jak są takie znaczniki translator, to co jest między nimi, my tutaj musimy w naszych tutaj ifach przetłumaczyć. No i tak to widzimy teraz, tak? Tu jest tylko jedna linijka do przetłumaczenia i została przetłumaczona na język polski i hiszpański. Jeżeli chcemy wstawić kolejny język, albo nie byłoby języka polskiego, to oczywiście taki cały blok musimy tutaj wstawić. Tak, tu podać inną nazwę języka i tu napisać tekst w innym języku. I tu jest ważna pułapka, która może nam wygenerować błędy, bo musimy pamiętać też o zamknięciu tutaj klamry. Tu akurat Visual Code nam ładnie podpowiada, gdzie klamra się zamyka. No zamyka się tutaj, a powinna się zamknąć tutaj wyżej. Bo tu chodzi o to, że tu mamy o cały taki blok. I tu mamy trzy. Ogólnie tu chodzi o to, że jak mamy, o, mamy trzy teraz ify, to tu musimy mieć trzy klamry zamykające. I teraz widzimy, że klamra się zamyka tak tu na pierwszym ifie, jest prawidłowo. No ja na początku często o tych klamrach zapominałem i miałem oczywiście błędy później przy generowaniu na przykład PDF-a i no długo szukałem, o co tutaj chodzi, co ja zrobiłem nie tak, bo nie zawsze te komunikaty w logach są intuicyjne, jeżeli chodzi o zrozumienie, gdzie jest błąd. Dobrze, ja to powyrzucam, bo to jest tak takie na próbę na razie. No i ja tutaj samych komend LaTeX aż tak mocno nie będę pokazywał i jeżeli chcecie na razie tylko robić drobne poprawki, jeżeli chcielibyście na przykład jakieś tam drobne poprawki, czy coś pozmieniać w tekście, tylko zrobić jakieś drobne zmiany w tekście, to aż tak bardzo LaTeXa nie potrzebujecie znać. Bardziej potrzebujecie znać, o co chodzi, gdzie to szukać, tak? Że szukacie na przykład tekstu w danym tutaj ifie, jeżeli chodzi o język polski. I tu jest tekst do przetłumaczenia, który został już przetłumaczony i go możecie modyfikować. Jeżeli jest w ogóle coś źle napisane też po angielsku, no też się zdarza oczywiście, bo ta dokumentacja jest dosyć stara, przynajmniej niektóre teksty są bardzo stare i często nieruszane. Ja też niektóre teksty po angielsku modyfikowałem, bo po prostu były już no, przestarzałe, na przykład nakazywały zmiany plików XML w katalogach, tam gdzie FlightGear jest zainstalowany, zamiast właśnie używać opcji config, więc też takie zmiany się zdarzają. No i do takich prostszych zmian aż tak bardzo tego LaTeXa znać nie trzeba. Ale oczywiście w miarę wchodzenia w to wszystko, no nowe rzeczy trzeba jednak później przyswajać. Ale ważne jest właśnie znać tą strukturę, tak, że wszystko się zaczyna powiedzmy od tego getstart.pl, później mamy getstart. Tu widzimy te wszystkie główne rozdziały.
oraz dołączane, tak, include kolejne pliki. Tak, czyli widzieliśmy tytuł, tu mamy ten preface, czyli przedmowę, i tu już mamy pierwszy taki główny rozdział, instalację, i mamy pliczek free. No te nazwy może czasami są dziwne, ale jak go sobie zobaczymy, to tu mamy chcesz latać swobodnie, wybierz FlightGear, tak? I to jak sobie przeskrolujemy o dalej, to widzimy, że to jest to, czyli ten rozdział drugi nazwano tam free. Tak, to jest free.tech. No i tu mamy cały ten rozdział. To już jest całkiem spory pliczek. Tak naprawdę widzimy, że ten rozdział został przetłumaczony na wiele języków, jak francuski, włoski, hiszpański, polski i dopiero jest domyślny angielski. No i tu mamy właśnie te translatory. Translator start i end. I to wszystko, co jest między translatorami, co jak mówiłem, o, to co zaznaczyłem, jest do przetłumaczenia w naszym bloku. I tego się trzymamy, tak? To jest bardzo istotne. Jeżeli właśnie o, mamy takie teksty bez żadnych bloków, tutaj translator, to znaczy, że tego nie tłumaczymy. No i tutaj rzeczywiście nie ma to sensu, bo to jest jakiś link i takie tutaj wstawki też się zdarzają. Ja tutaj też często zauważyłem pewien, jakby to powiedzieć, błąd tłumaczeń na inne języki, że ludzie, którzy to tłumaczyli, nie tłumaczyli sobie indeksu. To jest dla mnie no błąd, tak? Bo wtedy indeks, no co to jest indeks w ogóle, to jeszcze wam pokażę. Oczywiście indeks jest tutaj na końcu o każdej, powiedzmy, szanującej się książki jest indeks. No i mamy jakieś tak wyrazy takie kluczowe, tak, na przykład ATC i mamy strony, gdzie jest mowa o tym ATC na przykład, tak, i to jest indeks. No i tutaj ludzie, zauważyłem, nie tłumaczyli sobie tych indeksów, pewnie stwierdzili, że to może jest coś, co powinno zostać po angielsku, bo w jakiś sposób może jest to słowo kluczowe czy coś takiego, ale oczywiście to też sobie tłumaczymy. To na przykład ja w języku polskim tłumaczyłem to sobie, na przykład symulator lotu i wspierany przez użytkowników, tak jak tutaj jest to po angielsku. No a tutaj jak zobaczymy inne języki, to oni to sobie zachowywali po angielsku, co jest według mnie no niepoprawne, bo wtedy mają indeks po angielsku zamiast przetłumaczyć go sobie na swój język. Także indeksy też tłumaczymy, bo czemu nie? Niech tutaj wszystko będzie też, no to co powinno być po polsku, niech będzie po polsku. I tu już widzimy no niektóre tłumaczenia. No i teraz odnajdźmy sobie rozdział, który chciałbym tutaj sobie zacząć tłumaczyć. Jest to rozdział 9. O, tu jest rozdział 9. No i też można tak powiedzieć, jak znaleźć w ogóle tak o jakiś tekst. Oczywiście możemy użyć tam szukajki w Visual Code. Ja na przykład zaznaczę sobie te trzy wyrazy, skopiuję. I tak, bo czasami ciężko jest znaleźć, w jakim to jest pliku, tak, dany tekst, więc możemy go sobie łatwo wyszukać i mamy tutaj, o, to jest to. To jest ten pliczek, on się nazywa właśnie cross country i go możemy sobie zacząć tłumaczyć. Tu już przetłumaczyłem chapter, tytuł rozdziału. Tak, także chaptery raczej chyba wszędzie przetłumaczyłem, dlatego żeby już spis treści też był po polsku, ale oczywiście treść sama jeszcze nie jest przetłumaczona. I tu mamy troszkę trudniej, można powiedzieć, jeżeli tu dotykamy rzeczy, które jeszcze nigdy nie były na żaden język tłumaczone. I tak jest, jak widzimy w tym pliku, bo w ogóle nie mamy tych ifów z naszym językiem, więc można powiedzieć, jest troszkę trudniej, bo musimy sami o te ify zadbać teraz i odpowiednio też porozdzielać te bloki, które będziemy tłumaczyć. Tu jeszcze widzimy, że mamy obrazek. Tak, tu widzimy, że jest begin figure, czyli obrazek. Tu mamy, gdzie taki obrazek może być umieszczony, że here, tutaj, top, bottom, AP, już nie pamiętam, może paragraf. W każdym razie, gdzie ma się umieszczone, ale tego nie musimy zmieniać. W każdym razie tu zauważmy, że też mamy caption, czyli podpis pod tym obrazkiem, który już też powinniśmy przetłumaczyć. Więc na początek przetłumaczmy sobie. Aha, tu nawet jeszcze mamy sekcję, ale dobra, zacznijmy sobie może od tego caption, później wrócę do sekcji. Jak tłumaczyć caption? Ja tu może sobie poszukam o teraz innego caption. Jakiegoś pliku, co wiem, że był tłumaczony. Na przykład ten flight chyba był tłumaczony. Tak, o. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja to sobie na przykład skopiuję cały ten blok na razie. A razem tutaj o, z tym caption.
Okej, okay, tryb otwierania plików mam tak, że mi się nie podoba, bo jak zamknę jakiś plik, to on nie pozostaje otwarty, ale dobra, wrócę tutaj sobie do Cross Country szybko, dobra. I teraz wklejmy to tutaj. Teraz tak, angielski język, to będzie caption angielski, więc zostawiamy sobie oczywiście oryginalny angielski. Ten możemy usunąć. I tak, mnie interesuje teraz tylko polski, więc usuwamy te oczywiście, bo ja nie znam francuskiego ani hiszpańskiego. Nie będę tego tłumaczył na te języki. No i pamiętajmy o ilości klamer. Mamy jednego ifa, zostawiamy jedną klamrę po tłumaczeniu angielskim. Dobrze, no i tu zostawiamy właśnie te tagi otwierające, jeżeli chodzi o translator, translator start i translator end. Tak, czyli w tej chwili mówimy, że to musi być przetłumaczone. Więc teraz tutaj w naszym ifie pl piszemy sobie no, tekst po polsku. Dobrze, to by było coś takiego jak przelot nad... właśnie pytanie, czy to jest nazwa własna. San Antonio Dam, czy Tama San Antonio. No dobrze, może dajmy to jako nazwę, której nie będziemy zmieniać. To jest miejscowość, do miejscowości takiej. Dobrze, zapiszmy, przejdźmy do bina. Odpalmy make'a plpdf. I musimy odczekać. Ten PDF mi się powinien automatycznie na tym odświeżyć, ale zobaczymy, jak nie, to go sobie odświeżymy. To jeszcze ważne jest, żeby właśnie zostawiać na końcu znak dolara. Znak dolara to jest komentarz. Ale ogólnie ja przyjmuję taką zasadę, że jak coś takiego było używane już wcześniej z właśnie znakiem dolara, to tego się trzymajmy, bo to, no to jest pewnie potrzebne do prawidłowego formatowania tutaj wszystkiego, też jeżeli chodzi o HTML-a i PDF-a. Dobrze, PDF jest zbudowany, mamy potwierdzenie. No nie odświeża mi automatycznie. Dajmy sobie odśwież. Tak, mamy już rysunek 9.1, przelot nad San Antonio Dam to Livermore. Tu jeszcze tej sekcji nie przetłumaczyłem, więc też sobie przetłumaczmy sekcję. Więc tutaj już wystarczy mi sam if. PL, otwieramy, zamykamy. To będzie po angielsku zamykamy klamrę. Tu dajmy sobie ten komentarz. Ja zawsze też daję, żeby było wiadomo, że to jest ten domyślny angielski. I teraz tak, jeżeli chodzi o właśnie sekcje i rozdziały i tak dalej, to nie używamy tego translator start i end. Oczywiście normalnie byśmy go używali, ale do sekcji mamy właśnie inne znaczniki trochę, bo one wymagają jednak innych znaczników i wstawiamy właśnie te. Tak, czyli mówimy, że ta linijka kodu jest do przetłumaczenia i w języku polskim wstawiamy sobie teraz to. No i teraz piszemy po polsku, że to będzie wprowadzenie. OK. Teraz na przykład dla przykładu pomieszam coś z klamrami, a dodam tutaj o jedną klamrę za dużo i zbudujmy coś takiego. Zobaczymy sobie, jak szukać, jak radzić sobie z błędami, co też nie jest niestety łatwe, jeżeli chodzi o LaTeXa, zwłaszcza jak się jest początkującym jeszcze w tym LaTeXu. Tak, ok, wywaliło nam. Znaczy, nie mamy potwierdzenia, że jest success, tak, że jest successful, więc mamy błąd. Musimy zajrzeć sobie do tego loga, żeby sprawdzić, o co chodzi. I tu mamy getstarted.pl log. Ok. No i teraz tak, mamy plik z logiem i ogólnie znaleźć coś tutaj to jest tragedia, tak. Bo nie wiadomo nawet gdzie szukać, czy gdzieś na końcu, czy gdzieś na początku. I tutaj wykminiłem, że najlepiej jest sobie poszukać, dajmy Ctrl F. I tu sobie poszukajmy coś takiego jak wykrzyknik spacja. O, i po takim czymś zawsze znajdziemy linijkę, która nam powie, że jest jakiś błąd. I tu widzimy, że w rozdział 9 mamy, no mamy nadpliczek, że jest to cross country. I mamy informację, że za dużo właśnie tych klamer tu jest. Mamy linię 46. Zobaczmy, czy to się zgadza coś. Tak, linia się zgadza, 46. Więc w ten sposób, tak,
szukając właśnie wykrzyknik spacja, możemy znaleźć informacje o błędach. Dobrze, usuńmy tę nadmiarową klamrę. No i możemy jechać dalej, tak? Mamy tutaj, z tłumaczeniem, mamy tutaj dwa akapity. Myślę, że możemy je wziąć, właśnie te dwa akapity, w jeden blok tłumaczeniowy. Dlatego, że tu mamy subsection. Subsection sobie zrobimy jako osobny blok. Myślę, że taki podział będzie odpowiedni, więc... No dobrze, weźmy sobie na razie tylko tego ifa.pl. I teraz tutaj sobie wstawimy. Ja tutaj robię odstęp, czyli zaznaczam tekst i daję tabulator, tak żeby tu się troszkę odróżniało. No takie wcięcia robię, ładniej to wtedy wygląda, że jest tu blok. Dobrze, teraz tak, dajmy, że to jest właśnie tutaj, o, default angielski, i otwórzmy teraz zwykłe teksty, właśnie otwieramy już tutaj tymi klamrami, do, jeżeli chodzi o translator start i end. Tak, zresztą te zwykłe, a dla tylko sekcji używamy właśnie tych sec title, jak już mówiłem. Także tu wystarczy coś takiego. No i teraz mamy troszkę więcej tekstu do przetłumaczenia. Możemy właśnie tłumaczyć to sobie samodzielnie, ale ja też korzystam z Google Translatora. A to dlatego, że jednak no, usprawnia to mi to tłumaczenie. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby przekopiowywać wszystko z Google Translatora, bo jednak Google Translator też robi babole i to dosyć mocne czasami i jest dużo do poprawy, więc i tak będziemy musieli pewnie dużo rzeczy poprawiać, ale mimo wszystko no, usprawnia mi to pracę, bo już mam jakiś tam zarys tego, co mamy do przetłumaczenia w języku polskim i to sobie kopiuję i teraz... Jeżeli też chodzi o długość linii, bo jak zobaczymy, no to jest bardzo długi tekst, to się bardzo niewygodnie edytuje, bo musimy suwać lewo-prawo. Starajmy się zawsze robić tak, żebyśmy nie mieli tutaj potrzeby suwania się lewo-prawo, jeżeli chodzi o czytanie tekstu. No ja uważam, że łamanie tekstu na linii 120 maksymalnie będzie ok, jeżeli tutaj zaznaczymy kursor, o, mamy kolumnę 129, no to jest trochę za dużo, tak? Powinniśmy zbić to bardziej. Ewentualnie możemy trzymać się mniej więcej tak tutaj oryginalnego tekstu, albo możemy ustawić sobie w opcjach edytora wyświetlanie właśnie pionowej linii, która będzie nam mówiła o marginesie, czyli o długości linii, jak, gdzie, kiedy powinniśmy tą linię łamać. Ale też każdy szanujący się edytor powinien mieć właśnie możliwość dodania sobie takiej tutaj pionowej linii, która będzie nam mówić, gdzie jest to ograniczenie do 120 znaków. I tu idziemy sobie w settings. I tutaj poszukajmy sobie w searchu czegoś takiego jak ruler i editor rulers. Ok. Tak, to musimy edytować bezpośrednio w pliku settings.json. No to wygląda, więc klikniemy sobie to. Ok. Aha, i tu, co my tu mamy, ok. Tu możemy od razu podać naszą wielkość długości linii, czyli na przykład 120, zapiszmy to. Wróćmy do naszego pliku, o, i widzimy już pionową linię, która nam mówi, to, no, tworzy nam taki ogranicznik wizualny, po czym będziemy rozpoznawali, że właśnie już mamy tutaj maksymalnie 120 znaków. Oczywiście możemy też ustawić sobie troszkę mniej, jeśli chcemy. No, zobaczmy, jakby wyglądało przy 80. No, to już będzie ograniczenie. No, mniej więcej takie, jakie używano tutaj oryginalnie w języku angielskim. Dobrze, więc może nawet zostawmy sobie te 80. Bo to też później ułatwia porównywanie dwóch plików. Im krótsza ta linijka, tym czasami troszkę lepiej. Tutaj jeszcze możemy sobie nadać kolor tej pionowej linii. Ja sobie nadam kolor czerwony. Tu jeszcze wejdźmy i dodajmy, o, taki zapis. No tu mamy taki kolor czerwonawy. Dajmy save. O, widzimy, że już ta linia jest na czerwono. No i w każdym dokumencie będziemy już mieli taką linię.
No i dobrze, zobaczmy sobie teraz, jak to się czyta, czy to jest prawidłowo przetłumaczone. Tutaj, jak widziałem wcześniej w tym dokumencie, jeżeli gdzieś używano właśnie nazwy, na przykład Flight Gear, to stworzono też komendę, jak się pisze właśnie łamane Flight Gear i otwieramy, zamykamy klamry. No czyli po prostu jak tutaj, każdą komendę jest, zaczyna się od backslasha i danej nazwy i tu stworzono taką komendę jak Flight Gear. Nie wiem, czy da się tutaj przejść, gdzie ona została stworzona, ale wtedy to oznacza, że Flight Gear zostanie napisany tutaj italikiem, czyli będzie pochylony. Ja już się tego będę trzymał, do tego, że właśnie tak to zawsze było wcześniej używane. Myślę też, że poprawię to w języku angielskim. No i tutaj oczywiście nie podoba mi się troszkę to sformułowanie ogólnie, że ten samouczek symuluje. To już, no oczywiście to prawidłowo tutaj translator przetłumaczył, bo rzeczywiście jest simulates, czyli symuluje. Lot przelotowy to też jest takie trochę masło maślane. Oczywiście tu mamy ten nasz cross country flight. Czyli ja tu dam lot, tak jak ja tutaj to nazwałem, przełajowy, a nie przelotowy. No a na razie symuluje. Myślę, że będzie lepszym sformułowaniem prezentuje. Ten samouczek prezentuje lot przełajowy z tutaj miejscowości do miejscowości. Zgodnie z zasadami lotu z widocznością Visual Flight Rule, to jest OK. Oba lotniska są zawarte w standardowym pakiecie Flight Gear, więc nie jest wymagana dodatkowa sceneria. Co do tego już nie jestem pewny. Tak było kiedyś zapewne, bo to są lotniska w pobliżu San Francisco. I to rzeczywiście było tak, to okolice San Francisco w domyślnej scenerii. Czy to jest prawda, to będę musiał jeszcze sprawdzić. Jeżeli nie, to po prostu to zdanie trzeba usunąć i tak samo z wersji angielskiej, po prostu jest już nieprawdziwe. Może być nieprawdziwe. Także zobaczymy to sobie jeszcze później. No i tu mamy też takie stwierdzenie, no tu mamy po angielsku, no zakładam, że jesteś szczęśliwy, tak? That you are happy. No i to rzeczywiście tak nam to przetłumaczono dosłownie, że zakładam, że jesteś zadowolony ze startowania. No, myślę, że lepszym sformułowaniem by było, zakładam, że potrafisz już startować, tak, tu mamy wspinać się, tu oczywiście wzbijać się, tak, wchodzić w zakręty, zniżać i lądować we Flight Gear. No, jeżeli nie, to wróć do tam samuszka wcześniejszego. Dalej mamy zdanie, jeżeli nie, to spójrz na samouczki wymienione powyżej. Tutaj też powinniśmy unikać takich sformułowań spójrz powyżej, poniżej, na prawo, na lewo i tak dalej, bo możemy łatwo zrobić odwołania do danego rozdziału, do danego obrazka i tak dalej. Tylko do danego rozdziału trzeba wstawić labelkę, a tutaj w tekście odwołać się do tego rozdziału. I tak też zrobię. A odwołamy się tutaj, no bo tutaj spójrz na samouczki wymienione powyżej, bo powyżej mamy rozdział 8. I tu mamy, no raz, że te samouczki. I tu mamy podstawowy poradnik symulatora lotu. I ja myślę, że odwołamy się do tego. Tak, tu już mamy lot na wprost i tak dalej. Tu mamy jakieś, tu mamy poradniki. No tak, bo tu mamy o samouczkach w trakcie lotu, że tam z menu pomoc możemy uruchomić, tak, pomoc samouczki. Dobrze, ja się odwołam do rozdziału 8, po prostu sprawdźmy, czy ten rozdział ma jakąś labelkę. Tak, no, a ma labelkę, ma basic, dobra. No i możemy po prostu odwołać się do tej labelki. Czyli skopiujmy ją sobie, wróćmy tutaj i damy tak. Jeżeli nie, spójrz na, dajmy sobie wróć do rozdziału i dajmy sobie ref i właśnie tą labelkę basic. Tylko sam ref stawi nam numer rozdziału, a numer rozdziału, no to co nam powie, wróć do rozdziału 8 nam to powie,
A ja myślę, że jeszcze warto zrobić sobie tutaj na name, żeby tutaj name ref i też basic. No tak, żeby ta osoba czytająca od razu widziała ten tytuł, że to jest rozdział 8, podstawowy poradnik symulatora lotu. Tak to powinno chyba wyglądać przynajmniej. I zobaczmy sobie, czy rzeczywiście mamy tego refa. Idźmy do 9 rozdziału. Świeżmy. Tak, i mamy wróć do rozdziału 8, podstawowy poradnik symulatora lotu. Jeżeli to klikniemy, to przenosi nas do rozdziału 8. Jeszcze zmienię samouczki na poradnik, dlatego że samouczek tutaj w menu Flight Geara pomoc mamy samouczki i to są samouczki, które nas, że tak powiem, prowadzą za rękę, jak na przykład coś zrobić w samolocie. A jednak taki opis w podręczniku Flight Geara, opis jak właśnie się lata, no ja to nazywam poradnikami. Więc myślę, że tutaj poradnik będzie bardziej pasował niż samouczek. Bo samouczek by wskazywał, że to jest ten element z menu pomoc samouczki. Dobrze. Dobrze, tu jeszcze wrzucę Visual Flight Rules, żeby było rozwinięcie też tego skrótu. Tutaj ważne jest, żeby myślniki takie w tekście robić jako podwójne myślniki, to będzie wtedy długi myślnik, a nie taki króciutki jak minusik przy, nie wiem, temperaturze. Tu jeszcze takie angielskie wstawki ja zaznaczam jako italic. To jest tekst IT i w klamrach to się zawiera. No tu nawet nam wizualnie już tutaj Visual Code pokazuje, że to będzie italic. No po prostu angielskie wstawki robię jako italic, że to jest po angielsku. Dobrze, teraz no połammy linię, tak, żeby nie przekraczać tej czerwonej. Więc mniej więcej w tych miejscach, tak, żeby nie przekraczać czerwonej linii. To już też dajmy sobie ciągły tekst. A dajmy już tutaj po przecinku, dobra. I tu sobie złamny. I dostarcza tutaj. Tak, coś takiego. Jeżeli chodzi o tutaj tekst angielski, też myślę, że sobie poprawimy te odwołania, zrobimy. Tutaj nie chcę łamać tej linii. Może też powinienem, ale jednak jak połamiemy tę linię, to jeszcze pokażemy osobie, która będzie nam to sprawdzać, że tu się jeszcze coś pozmieniało. Tu się tak naprawdę nic nie pozmieniało, tak? Bo my tylko połamiemy linię odpowiednio inaczej. Tak, bo jeżeli to dam, no chyba, że tak dam, o. Jak tu damy tak, tu jeszcze połamiemy, tak, to no tutaj git zaznaczy, że te linie się zmieniły, te linie się zmieniły, ta linia się zmieniła i tak dalej, co będzie troszkę komplikowało sprawdzanie zmian. Może właśnie zostawię to w ten sposób. No i tak to wygląda. Będziemy kontynuowali sobie dalej tłumaczenie już bez mojego komentarza, żeby to też za długo nie trwało. I ewentualnie na koniec sobie podsumujemy, co zrobiłem, jeżeli będzie to warte uwagi i komentarza. Także ja tutaj tłumaczę sobie ciąg dalszy.
Dobrze, tutaj mała uwaga do tego fragmentu, dlatego że raz, że mamy indeks. Tutaj mała uwaga do indeks pisana wielką literą, a indeks pisane małą literą. Tutaj, jak chyba widziałem, indeks pisany dużą literą jest to dodatek specjalnie stworzony przez tutaj twórców tego podręcznika, tego jakby kodu w LaTeX-u. Tu chodzi o to, że używając indeks z wielkiej litery, ten tekst w klamrach wyświetli nam się normalnie w tym zdaniu oraz zostanie dołączony do indeksu. A indeks małej litery oznacza, że ten tekst w tych klamrach on nie wyświetli nam się w tym zdaniu, ale zostanie tylko dołączony do indeksu. To jest też ważne, żeby taki indeks z małej litery, żeby nie robić tutaj o dodatkowych spacji. Ten indeks musi gdzieś być z przodu albo z tyłu, po prostu bez spacji, przyklejony do tekstu. A taki indeks no, ma spację, no bo oczywiście to zostanie też wyświetlone w środku tekstu. Ja tutaj ze względu na właśnie polską odmianę, tak, spójrz na mapę, a tu chciałem zawrzeć indeks mapa, a w szczególności jeszcze mapa lotnicza dopisałem, no to ja nie chcę wyświetlać tutaj tego tekstu, więc użyłem małego indeksu. Także taka tu jest różnica. I no tutaj też musiałem poszukać troszkę w internecie, co autor miał na myśli, tutaj pisząc sectional. No bo ja się z tym pojęciem jeszcze nie spotkałem, a tu po prostu chodzi o rodzaj mapy lotniczej. Więc na przykład ja zrobiłem coś takiego, że napisałem tu, że chodzi tak, spójrz na mapę, bo jakbym napisał spójrz na co, na sekcję, to by było dziwne, nie wiadomo o co chodzi. Więc dałem spójrz na mapę, z tym, że tak, mapę lotniczą, tutaj dałem w nawiasie po angielsku, że jest to sectional chart, tak, czyli mapa sectional do tego obszaru, no i ta mapa lotnicza tak pokazuje i tak dalej. Tu jeszcze też takie wstawki, jak widzimy, że też zrobię taką wstawkę angielską też w nawiasie, no bo jak widzę, że to jest jakaś nazwa wielkimi literami pisana, no okej, okay, ja ją przetłumaczyłem, tak, obszar terminali. Jest to mapa, tak, VFR, obszar terminali i no chciałem też zawrzeć normalny tekst angielski, tak żeby ktoś, jeżeli ktoś miałby wątpliwości o co tu chodzi, to mu tekst po angielsku powinien też rozjaśnić, czym jest ten obszar terminali. Tutaj widzę, że autor w angielskim stosuje jeden myślnik, ja poprawię mu na dwa myślniki, po prostu tak wygląda to lepiej. Oczywiście o tutaj zostawiamy jeden myślnik, jeżeli to jest jakiś wyraz dwuczłonowy, więc zostawiamy jeden myślnik, ale taki oddzielanie tekstu myślnikiem robimy podwójnie. Dobrze, także mam tutaj już przetłumaczone część rozdziału 9. Nie tłumaczyłem do końca jeszcze, bo teraz już sobie zrobię commit, a to też dlatego, żeby ten commit nie był zbyt duży, bo tutaj osoba, która będzie sprawdzać ten commit, a będzie to zapewne Florent i nie życzy sobie zbyt dużych commitów, no dlatego, że musi spędzić dużo czasu sprawdzając każdą linijkę, czy wszystko jest ok. A tu już i tak będzie całkiem spory commit. No tak, doszedłem do połowy może tłumaczenia, może troszkę więcej niż połowy, może się troszkę jeszcze rozpędziłem, ale dotłumaczyłem, jeżeli chodzi o rozdział 9, do tutaj punktu 9.4 włącznie. Czyli teraz jest 9.5 nieprzetłumaczony jeszcze i to będę sobie kontynuował później. No a teraz sobie zobaczymy, jak takie zmiany skomitować. Tutaj też muszę powiedzieć, że ten artykuł tutaj tego rozdziału 9 jest bardzo stary i no dużo rzeczy zmieniałem też i w języku angielskim. No wiele opisów już było po prostu przestarzałych, które pokazywały coś, co już nie można zrobić w taki sposób, jak to było opisane. I niestety, no tak to jest ze starymi tekstami, trzeba je też poprawiać, jeżeli chodzi o oryginał. Także wiele zmian tutaj porobiłem. No jeżeli chodzi teraz o skomitowanie tego, to dobrze jest oczywiście się też upewnić, że wszystko się buduje. Ja przed chwilą zbudowałem sobie na język polski, jest ok. Możemy zbudować też na angielski, a to dlatego, że też zmieniałem język angielski. No a najlepiej było jeszcze oczywiście zrobić sobie pełny build, czyli wykonać poleceniem build all. Może jeszcze sobie to zrobię. Dobrze, angielska wersja zakończona sukcesem. Możemy sobie jeszcze dla pewności zrobić build myślnik all. To zbuduje wszystkie języki na wszystkie wersje, czyli na PDF-a i na HTML-a. No to niestety już dużo czasu nam zajmie taka kompilacja.
No ale żeby być pewnym, że też wersja HTML-owa się nam zbuduje, no i też wszystkie języki, bo czasami niestety też jak dokonywałem zmian, mimo że danego języka w ogóle nie ruszałem, to niestety na tyle ingerowałem w strukturę plików, że jakieś tam błędy wychodziły w językach, których w ogóle nie ruszałem. Więc czasami, no, myślę, że nawet zawsze warto sprawdzić ten build all, czy też wszystko, wszystkie języki się budują prawidłowo. I zbudowało się w końcu wszystko. Mamy też potwierdzenie, że build all zakończył się sukcesem, więc wszystko jest ok. I tutaj zobaczmy sobie do katalogu bin, tam gdzie mamy właśnie te nasze repozytorium trzymane na dysku i robiły nam się tutaj właśnie te katalogi ze wszystkimi językami. Możemy przy okazji sobie zobaczyć też, jak to wygląda. Mamy właśnie PDF-a i mamy też HTML-a. Tutaj, żeby odpalić HTML-a, otwieramy getstart myślnik i dany język, na przykład PL. Otwórzmy to sobie w Firefoxie. Tak wygląda wersja HTML-owa. Mi się wersja HTML-owa słabo podoba. A to dlatego, że jest tekst rozciągnięty na całą szerokość ekranu. No, dużo lepiej by to wyglądało, jakbyśmy sobie zmniejszyli sobie tutaj. Dużo lepiej by się to czytało. No, ale jest też wersja właśnie HTML-owa i wersja w PDF-ie. No, wersja HTML-owa tutaj na język polski zauważyłem, że wymaga też wielu poprawek, które będę powoli wprowadzał, bo nie wszystkie znaki się też prawidłowo tutaj drukują, jak no, tutaj mamy otwarcie cudzysłowu i są jakieś krzaki, więc to też powoli mam zamiar poprawiać, ale dobrze, wróćmy sobie tutaj do naszego Visual Code'a. Tak, pierwsza rzecz to musimy sobie zrobić nowego brancha, bo ja oczywiście zapomniałem. Powinniśmy to zrobić sobie na samym początku. Powinniśmy zrobić nowego brancha i powinniśmy zawsze pracować na branchu. Ja tu mam zmienione dwa pliki, a to też dlatego, że dodałem jeszcze jedną grafikę do tego artykułu 9, żeby pokazać, że trzeba sobie też włączyć COM1, czy to przełączyć sobie COM1 na speaker, czy na phone, żeby móc sobie odsłuchać ATIS. Tam był taki przykład, żeby sobie ATIS odsłuchać. Więc dlatego, że zrobiłem grafikę, bo jednak na ustawieniach domyślnych to COM1 jest w pozycji off i ATIS-u nie słychać, co może w starych wersjach FlightGeara nie było obsługiwane i po prostu autor nic o tym nie wspominał. Także tutaj dodałem tą jeszcze grafikę, no i mamy nasz plik z naszymi wszystkimi zmianami. No i tutaj jak widzimy, no całkiem sporo tych zmian porobiłem. Dobrze, więc najpierw zróbmy sobie nowego brancha. Przejdźmy tu sobie na... A może zróbmy to z linii comment. Tam mam większą konsolę. A tu otwórzmy. O. Dobrze. Git branch, tak? Jesteśmy na next. Jeszcze się upewnimy. Git branch VV, tak? To jest next na upstreamie. I zróbmy nowego brancha git checkout, czyli przełączmy się na brancha nowego z flagą B, żeby tego brancha stworzył. No i nazwijmy sobie tego brancha jakoś, na przykład Polish Translation Chapter 9, na przykład. Dobra. Ja zawsze piszę brancze z małych liter, najlepiej tutaj. Oczywiście na przykład Polish trzeba było napisać z wielkiej litery, ale w to już nie wnikam. Zawsze branche piszę sobie z małej. Dobrze, i powinniśmy być już na tym branchu. Jak damy branch jeszcze z V opcjami, to widzimy, że tak, na zielono mam, że już jestem na tym branchu z gwiazdką. Tylko tu ustawmy sobie jeszcze upstream next jako właśnie upstream tego brancha, więc git branch myślnik a jak upstream i dajmy sobie upstream next. Dobrze, mam potwierdzenie, możemy się sobie sprawdzić, tak. No i teraz możemy sobie skomitować te zmiany. Tutaj też nam Visual Code potwierdza, że jesteśmy na branchu Polish Translation Chapter 9 i mamy dwa pliki do wrzucenia, więc po prostu sobie je wrzućmy tu plusem do stage'a i ten też. No i akurat do komitowania, oczywiście komitować też możemy z linii comment jak najbardziej, ale ja sobie używam tego programu, dlatego też, że tutaj tak Visual Code używam, bo i widzę
dokładnie jakie zmiany poczyniłem, jakie pliki są i tak dalej. Oczywiście to wszystko też można zrobić z linii Comet, ale tu mi jest wygodniej po prostu. I tu napiszmy sobie wiadomość, co żeśmy zrobili. Tak, czyli tłumaczenie na polski dla rozdziału 9, ale jeszcze tutaj uwzględnię to, że był update w wersji angielskiej. Coś takiego. Dobrze, i tutaj klikamy commit, żeby to skomitować. Commit poszedł. Jeszcze upewnimy się, zrobię sobie rebase'a, żeby się upewnić, że mój branch będzie aktualny z tym, co jest obecnie w oryginalnym repozytorium FlightGeara, jeżeli chodzi o dokumentację. Więc zróbmy sobie git pull z flagą rebase. OK, mam potwierdzenie, że gałąź jest aktualna. To oczywiście ważne jest, żeby mieć upstream. No, powinien to robić tutaj, byłoby więcej widać. Tak, musimy się też upewnić, że nasz tutaj jest upstream ustawiony na repozytorium oryginalne. W moim przypadku jest to upstream. Także taka komenda git pull rebase powoduje, że gdyby na tym właśnie oryginalnym repozytorium zaszły zmiany, których ja jeszcze nie mam lokalnie, to one by zostały pociągnięte, a moje zmiany zostałyby dodane na sam koniec. No więc wtedy miałbym wszystko zaktualizowane. Ale nie ma żadnych zmian, więc możemy to teraz wypchać na serwer, ale na nasz serwer Origin. Więc robimy git push origin i nazwa brancha, Polish Translation i tak dalej. Enter. I jest to wysyłane i mamy potwierdzenie, że się wysłało. Ja, jak wspominałem wcześniej, używam kluczy SSH, więc tutaj SourceForge nie pytał mnie o hasło. Gdybyśmy używali protokołu HTTPS, tutaj dostalibyśmy zapytanie, żeby wprowadzić hasło do naszego konta na SourceForge. No i wtedy z konsoli po prostu te hasło trzeba wpisać. Ale ja tutaj robię po SSH, więc hasła nie mam. OK, i teraz jak przejdę sobie tu na moje konto i na właśnie to repozytorium, jak zobaczymy sobie teraz wszystkie branche, jak to się patrzyło, more branches, OK. Tak, o, i widzimy, że jest tutaj mój branch. No ale ten branch jest tylko na moim repozytorium. A teraz musimy zrobić, żeby on się też pojawił, został zmerdżowany tutaj z oryginalnym branchem FlightGeara Get Start. Tak, żeby to zrobić, musimy tutaj z naszego konta wysłać merge request. To akurat nie to. O, tutaj. tu jest podgląd obecnych merge requestów. Na razie nie ma żadnych. Tu klikamy merge request. Czy request merge. Tak, opis, co chcemy tutaj wrzucić na oryginalny branch. Więc napiszmy sobie jeszcze raz. Tak, i tutaj source branch. Wybieramy nasz branch, który sobie stworzyliśmy, który chcemy właśnie zmerdżować, i target branch, czyli tutaj zaznaczamy, że jest to next. Dlatego, że pracujemy zawsze na Nextie, jeżeli chodzi o oryginalne repozytorium. I description. Możemy tutaj dać jakiś jeszcze opis do, no, to może być przydatne osobie, która będzie to sprawdzała, żeby na coś na przykład zwróciła uwagę i tak dalej. Ja chyba żadnych uwag tu nie będę miał, więc klikamy save. Tak, i w tej chwili stworzył się merge request. Tu właśnie teraz widzimy, że w merge request jest jedna pozycja. I to jest właśnie ten merge request. Tutaj widać też opis z mojego commita, czego dotyczą się te zmiany. Tutaj też można sobie te zmiany kliknąć i podejrzeć oba te pliki. Można sobie zobaczyć, co zostało zmienione. I tak samo jak przejdziemy na repozytorium te właśnie FlightGeara, tu jak sobie jeszcze odświeżymy stronę, to też powinno się pojawić, tak, pojawi się też merge request. Także tutaj oczekuje zmiana do wrzucenia. I oczywiście teraz opiekun repozytorium tutaj we FlightGear, no, przejrzy tą zmianę. Może da napisać komentarz, że na przykład coś jest nie tak, że musimy coś poprawić. No albo po prostu jak będzie wszystko OK, to nam to zatwierdzi, że jest OK i po prostu zmerdżuje już do Nexta i to będzie już budowane do oficjalnego podręcznika FlightGear.
No, w tej chwili aktywnie działa Florent, jeżeli chodzi o tą dokumentację i merge'owanie moich zmian. Tak sobie razem pracujemy nad tą dokumentacją i ją usprawniamy. Jak na razie nie zauważyłem, żeby tutaj ktoś inny jeszcze się tym zajmował. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o pracę nad podręcznikiem Flight Gear. Zobaczyliśmy sobie, jak zrobić sobie forka, jak troszkę sobie pozmieniać dokument, jak to później zmerge'ować i zrobić merge requesta. Teraz już wszystko po stronie tutaj opiekunów repozytorium Flight Gear, żeby nam to wrzucili. Także jeżeli też chcielibyście tutaj coś poprawiać, możecie się do mnie odezwać. No niestety sprawa nie jest łatwa, trzeba też troszkę znać tego LaTeX'a, trzeba się też w niego troszkę może podszkolić. Ja też sobie oglądałem różne tutoriale, jeżeli chodzi o LaTeX'a, żeby sobie właśnie no, oswoić z tym i zobaczyć pewne niuanse tego LaTeX'a, co oznaczają pewne komendy. Oczywiście jest dużo szukania po internecie tych komend, co one oznaczają, albo jak chcecie coś zrobić, to żeby po prostu no, poszukać, albo trzeba już w istniejących plikach tej dokumentacji. No, często też trzeba poszukać, jak to już jest zrobione w samej dokumentacji, w innych plikach po prostu, bo najczęściej to, co potrzebujemy, już gdzieś jest, tylko trzeba to znaleźć. Także łatwo nie jest, ale jeżeli ktoś chciałby tutaj coś poprawiać, to jak najbardziej też możecie to zrobić. No, a najłatwiej zacząć od poprawiania może jakichś drobnych błędów, które się zauważy, a później jakoś pójdzie, tak? Jak już człowiek coś wdroży, to jest już dużo łatwiej. Także dzięki, do następnego odcinka, cześć wam!